Druzgocące wieści z pałacu Buckingham. Księżna Kate nagle zalała się łzami. Kate i William nie potrafili przejść obojętnie obok tragedii 17-letniej fotografki, którą mieli okazję poznać. Księżna, która do niedawna sama zmagała się z chorobą, wie, jak trudne jest to przeżycie. Kate zalała się łzami. Tak wraz z mężem pożegnali zmarłą. Media obiegła informacja o śmierci 17-latki. Pałac Buckingham w żałobie. W środę rano media obiegła informacja o śmierci Liz Hutton. Młoda i zdolna fotografka zmagała się z rzadkim nowotworem. 17-latka w październiku spotkała się z Kate i Williamem, a kilka miesięcy później zmarła. Po tym, jak księżna Kate wróciła do pełnienia obowiązków tuż po własnej walce z chorobą, miała okazję spotkać się z bardzo inspirującą młodą osobą, jaką była Liz. Dziewczyna wywarła ogromne wrażenie na następcach tronu, co podkreślili w swoim oświadczeniu wydanym po jej śmierci. Giga wpadka Sandry Kubickiej. To przejęzyczenie będą jej wypominać jeszcze długo. Karolina Gilon zdradziła płeć dziecka. Imię już wybrane, ale to nazwisko wzbudzi prawdziwą sensację. Tak Liz Hutton pożegnała jej matka, informacje o śmierci 17-letniej fotografki przekazali jej najbliżsi w środę wieczorem. Matka dziewczyny pożegnała ją w poruszających słowach. William i Kate są poruszeni śmiercią i ją 17-latki. William i Kate nie potrafili przejść obojętnie obok historii 17-letniej Liz. W mediach pojawiło się specjalne oświadczenie, które wystosowali.